ramach przerwy w 2021 roku. Stoczył kilka ciekawych pojedynków, o nich powiemy. Przegrywał je głównie przed czasem, a dziś sprawdzi Diablo. Krzysiek Wodarczyk, nasza legenda, no wszyscy mówią, naprawdę tego walki przejdzie do historii polskiego boksu. Te nokauty, gdzie wydawało się, że już te walki nie do pojego myśli, potrafi jednym ciosem dojść pojedynek. Szczelna obrona, szczelna garda. Widzieliśmy, jak zachowywał się na gali, gdzie Łukasz Różański, bo tytuł WBC, bo tym miał posiadaczem tego prestiżowego był tylko właśnie Krzysztof Diabeł Wodarczyk, kategorii junior ciężkiej, o tym mówię. A buja teraz troszkę niespełniona, jeszcze sam chce coś jeszcze zrobić, wierzy, że otrzyma jakąś kolejną szansę wielkiej walki. No i tutaj chcę pokazać, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. No i ten potężny lewy, proszę mi, co się stało, lewy prosty i na nogach zachwiał się Silvera Luis, ale potężna bomba, to jest właśnie ten młotek w pisiach Krzysztofa Wodarczyka. Ustawienie na nogach. Uderzenie z pełnego skrętu. No i widzimy, jak odczuł to uderzenie Luis. No i to Diablo potrafi, jak mało kto pamiętamy walkę z Alem Sancem, co to było całkiem niedawno i tam to była czasówka po lewym prostym. Można się było zastanawiać, jak to możliwe. Otóż w walkach Krzysztofa Diablo Wodarczyka to jest jak najbardziej możliwe. No i teraz pod prawy łokieć, lewy na korpus. Ten spokój, no zawsze spokojnie, ta garda szczelna, ten lewy rzuca bardzo dynamicznie, widać, że naprawdę trening na treningach zostaje, po treningach ćwiczy te pojedyncze uderzenia, bo wie, że one są naprawdę piekielnie mocne. Mówił o Luisie Diablo, że to śliski, nieprzyjemny i niewygodny przeciwnik, który chociaż może ma średni bilans, to ta jego taka niejakość sprawia, że jest też nieprzewidywalny. No na razie nie pokazuje nam tutaj niczego specjalnie nieprzewidywalnego, natomiast niewątpliwie daje okazję Diablo na przetrenowanie kilku akcji, to znowu taki krótki, sierpowy w zwarciu, też znak charakterystyczny Krzysztofa Diablo Wodarczyka. Tak, dobrze to określiłeś, bo się potrafi się odrywać. Tylko od prawą nogą do tyłu z tym lewym sierpowym ze zwarciu, a no to jest taki element zaskoczenia dla rywali. Naprawdę, jak ktoś nie oglądał jego walk, to może się dać oszukać, bo wtedy ten organizm jest jednak mimo wszystko lekko rozluźniony. Wydaje się, że wtedy ma chwilę odpoczynku, a tutaj ten lewy sierpowy Krzyśka naprawdę może zmienić cały obraz walki. No i to jest właśnie ten taki niewygodny, nieprzyjemny styl Luisa. Czasami tak to wygląda. No też trzeba się będzie napracować pewnie, żeby ten pojedynek wygrać przed czasem, bo on jednak nie zwykł przegrywać bardzo szybko. Po tym powrocie Oscar Rivas potrzebował 3 rund, żeby go porozbijać. To była w ogóle jedna z pierwszych walk w kategorii Bridger, więc te wątki też nam się tutaj łączą z głównym bohaterem tego starcia, czyli Diablo. Potem Ryan Rozicki w 6 rundzie zastopował Silvera Luisa. Diablo rozpoczyna ten pojedynek w bardzo dobrym stylu. Runda wygrana właściwie do wiwatu i kilka momentów, kiedy Luis był mocno na wstecznym. Diablo podkreśla, że jego największym marzeniem jest teraz walka o tytuł mistrza Europy. No i tutaj trzeba powiedzieć jasno, obecnie czempionem, posiadaczem tego tytułu jest Michał Cieślak. To jest taki polsko-polski pojedynek, trudno sobie wyobrazić, ale sam Diablo zakłada taki scenariusz, że Michał mógłby stoczyć, nie wiem, 2 walki w obronie tego trofeum i potem porwać się na walkę o mistrzostwo świata, zwalniając ten pas. Natomiast tutaj jest ciekawa inna droga, którą sobie można wyobrazić, bo oprócz pasa mistrza Europy jest też pas mistrza Unii Europejskiej. I ten pas jest wakujący i gdyby Diablo zdobył takie trofeum, to od razu ta jego pozycja potem, potencjalnie jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo Europy, też byłaby zupełnie inna. W każdym razie najważniejsze jest to, że Diablo w tym europejskim rankingu jest, w kolejce do pasa EBU jest aktualnie na 6. miejscu, także trzeba czekać, co przyniesie kolejne rozdanie.
No ale jest teraz potężny, to jest lewa ręka, naprawdę jest wyćwiczona praktycznie do doskonałości. Jeżeli Krzysiek im będzie agresywny, to jest naprawdę bardzo nieprzyjemny. On potrafi atakować, ale czasami niepotrzebnie wpada w taki troszkę marazm, taki spokój za bardzo i ciężko wtedy wyzwolić w niego takie przyspieszenie, taką agresywność. Jak tylko sam staje się agresywny, naprawdę widać, że te ciosy są bardzo mocne. Krzysiek nie trenuje więcej, ale mądrze trenuje teraz. Jest coraz starszy, zdaje sobie z tego sprawę. Umiejętność rozkładania sił, umiejętność wykorzystania swoich atutów, pewne nawyki, które są bite automatycznie, instynktownie, to wpływa na cały przebieg tego, że Diablo naprawdę jest w każdej sekundzie walki bardzo niebezpieczny. No ale to są takie momenty, do których Luis będzie dążył, jemu w takich klinczach nie będzie się działa przesadna krzywda, chyba że pozwoli właśnie Diablo na te jego firmowe krótkie ciosy w zwarciu. Teraz cios poniżej pasa zdecydowanie. No tak, ale w tym kontekście, który poruszyłeś tutaj podczas tego komentarza, ta walka z Łukaszem Różańskim, naprawdę dwa zupełnie inne style. Myślę, że tutaj, teraz patrząc na ten przebieg tej drugiej rundy, ten styl Łukasza mógłby nie pasować również Diablo, bo Łukasz idzie do przodu naprawdę jak czołg, a jednak Krzysiek taki zachowuje taki styl bardziej defensywny, umie się bronić, ale Luis też nie jest zawodnikiem, który wyprowadza tyle samo ciosów i uderzeń jak Łukasz. Ale to też działa w drugą stronę, bo zobaczyć Łukasza Różańskiego na tle zawodnika z tak szczelną defensywą, z tak dobrą lewą ręką, to też byłoby coś, więc tak, oczywiście ta walka ma sens jak najbardziej. Co nie znaczy, że ją oczywiście zobaczymy, na razie obaj idą swoimi drogami. Diablo mierzy coraz wyżej, marzy o tym tytule Mistrza Europy, bo to jest takie brakujące trofeum w jego kolekcji. Sam mówi, że dwa razy był już mistrzem świata. Trudno sobie wyobrazić jego walkę o mistrzostwo świata, bo nie ma go w 15 żadnej z czterech liczących się federacji. No i długie momenty tej drugiej rundy uciekły nam właśnie w takich klinczach, gdzie Luis nie robił specjalnie dużo, no ale też nie działa mu się krzywda, a o to mu w tym momencie chodzi. No wciąż, jeśli mówimy o czystych celnych ciosach, no to tutaj inicjatywa należała do Diablo. Ten przeciwnik ma przydomek Sly, który można przetłumaczyć jako chytry, no i rzeczywiście widać tę chytrość, bo tych uderzeń nie widzimy za dużo. Ale Luis też w boksie nie wziął się znikąd, był nawet mistrzem Kanady w kategorii Cruiser, to był wprawdzie w 2016 roku i ta kariera trwa już ponad 10 lat. Ta walka z Rivasem w kategorii Bridger to był w ogóle rewanż, bo spotkali się po raz pierwszy w czerwcu 2012 roku i tam ten pojedynek zakończył się niejednogłośną decyzją na korzyść Rivasa, no to sprawiło, że w ogóle temat tego rewanżu wrócił. To była zresztą jedna z pierwszych walk w tym takim pełnym protokole covidowym zorganizowana w Kanadzie dla nieco ponad 100 osób. Ale to już historia. Przed nami to, co dzieje się w Białymstoku. Trzecia runda starcia Włodarczyk kontra Luis. Nawet jeśli tam był blok, to poczuł ten cios Silvera Luis. Krzysiek stara się cały czas, ta presja blisko stara się być, podchodzi nogami, balansuje tułowiem. Powinien troszkę chyba więcej zacząć też boksować, nie szukać się jednego pojedynczego ciosu, który pośle przyciąga na knockout. Właśnie zawsze o to każdy mi ma pretensje, jak się ogląda, że troszkę więcej boksu, luz, więcej zabawy Krzysiek, natomiast wiadomo, on ma taki styl i już tego mało co można zmienić. Jest pracowity na treningach, naprawdę wkłada dużo siły i dużo takiego koncentracji w poszczególne ciosy i tutaj widać, że cały czas to samo będzie robił, że tutaj raczej przyjmuje, spokojnie odczekuje. Chyba to chraniacz.
na zęby u Diablo. Ciągle te ciosy, ale teraz Luis prowokuje, że nie zrobiły te ciosy wrażenia. Przynajmniej tu szybko właśnie nie myśl, rzucaj te ciosy z luzu, więcej boksy, rozluźnij się, to jest słuszna decyzja, jak się potrafi też boksować, jak jest rozluźniony, nie musi tutaj za wszelką cenę szukać tego pojedynczego, nokautującego ciosu. Dobry, teraz na spuścierni prawy trafił Wodarczyk. Tak, ale muszą być te ciosy, bo one sprawiają, że Luis nie ma wtedy tak łatwo, jeśli chodzi o te klincze. No widać, że to jest coś, do czego dąży bardzo konsekwentnie od pierwszej rundy. No to jest taki jego sposób na przetrwanie w tej walce, bo nie można mówić, że robił dużo, by te rundy wygrywać. Ciężko wytyczyć taką granicę, kiedy klinczowanie staje się uporczywym klinczowaniem, ale mam wrażenie, że Silvera Luis jest bardzo blisko tej granicy. No i te trzy rundy wyglądają właściwie tak samo. No nie możemy mówić, żeby jakiś wielki przełom się dokonał w tym trzecim starciu. Krzysztof Diablo Wodarczyk stara się, atakuje, rywal głównie klinczuje. Nie zależy mu specjalnie na tym, żeby atakować. Zależy mu na przetrwaniu. Walka zakontraktowana na 8 rund. Jesteśmy coraz bliżej połowy tego dystansu, więc z tego punktu widzenia trzeba powiedzieć, że Luis może odnieść pewne sukcesy. Natomiast boksując tak, jak boksuje do tej pory, tej walki raczej nie wygra. Widzimy na tych powtórkach, jak ogromnym respektem darzy Diablo. Widzimy po twarzy, ta mimika twarzy pokazuje, że naprawdę obawia się tych ciosów, które wyprowadza się w oddawie Diablo Wodarczyk. Zobaczcie się tak jak w swoim tempie, no znany jest ten styl Krzysztofa Wodarczyka. Spokojnie, konsekwentnie, bardzo metodycznie szuka wolnego miejsca, żeby trafić mocnym ciosem, ale zapewne tylko zobaczy po twarzy Luisa, że ten cios trafi. Miałem przecież znowu potężne lewe prosty, bo te lewe prosty naprawdę są długie, mocne, bite z pełnego skrętu, gdy jest celny, ma naprawdę dużą siłę. No i znowu, to są typowe obrazki w tym pojedynku ze strony Silvery Luisa, no ale to od pięściarza o takim rekordzie i o tej pozycji w wieku 40 lat, no ciężko się spodziewać czegoś innego. No, to było jasne, że on tutaj przyjedzie właśnie z takim zadaniem. Trafił teraz na korpus. Wyraźnie słychać było odgłos tego uderzenia. Wydawało mi się, że jeszcze mocniej odczuje to Luis. Ale trzyma Luis cały czas rękę Krzysztofa Włodarczyka, no bo wie, że z tej ręki właśnie może dostać taką karę jak przed chwilą. Ciosy na dół, podkręca tempo Diablo, ale znowu mamy kolejne momenty, gdzie w klinczu niespecjalnie pracuje Luis. No, pracuje na tym, żeby blokować ręce Diablo już na granicy przepisów bardzo mocno. Tak troszkę powinien zmienić w swoim celu Krzysiek. Niepotrzebnie widzi, że
pół dystansie Luis potrafi to przetrzymać, troszkę potrafi boksować tam dystans, właśnie wykorzystać proste, a nie szukać tego krótkiego dystansu i mocnego ciosu. Już teraz proste, był blisko. Właśnie też atakuje cały czas głową w tej rundzie Luis. To już są kolejne faule, które można traktować jako uporczywe przewinienie. Widzę, jak Krzyk konsekwentnie stara się szukać tego miejsca. Wątro teraz sierpowy, teraz podłuży, ruszy, ale to i tak za mało, nie było tam celnego drzewa. Teraz prawy na prawy, ale ten cios odczuł Silvera Luis. Ale trochę chwiejnym krokiem wraca Kanadyjczyk do narożnika. Taka runda, gdzie długo się nie działo nic, ale końcówka była wyraźna i też Diablo potwierdził tutaj swoją dominację także w tym starciu, chociaż ta charakterystyka stylu Luisa, którą przedstawił Diablo, no tutaj jest absolutnie w punkt. Mówił, że to jest pięściarz śliski, nieprzyjemny i niewygodny i absolutnie ten styl obserwujemy dzisiaj od pierwszej minuty walki. Próbuję Diablo, może więcej tych ciosów podwrótkowych właśnie w zwarciu podczas... ...że wpada bardzo często głową. Cały czas konsekwentnie, lewy sierpowy, lewy pod prawy łokieć, próbuje Krzysiek. Wszyscy, co znają styl boksowania Krzysiek Wotarczyka, to wiesz, bo są, on tak boksuje, taki ma styl, natomiast jest to bardzo skuteczny styl w jego wykonaniu. Taki właśnie walki prowadził go do mistrzostwa świata. On trudno też walczyć z zawodnikiem, który tylko przyjechał się bronić i sam nie próbuje odważnie atakować. Widać, że duży respekt czuję już przed drużynami Diablo, Silvera Luis. I ta walka wygląda tak, po prostu jak się boksuje, więc jeżeli będzie się podkręcić tempo, to jest miejsce walki, tak jak teraz kilka dłuższych serii, od razu nabiera ta walka rozpędu. Natomiast widać, że to jest jakby jednostronny pojedynek. No tutaj zdecydowana przewaga na korzyść Diablo. Jesteśmy za półmetkiem. Jeszcze nie było tutaj jakichś takich momentów spięcia spektakularnych. Mamy nadzieję, że to wszystko przed nami. Na razie metodyczny Diablo. Diablo też spokojny i opanowany. Nie ma tutaj za bardzo potrzeby, żeby forsować tempo, ale do tego przeciwnika trzeba się jakoś dobrać. Chociaż jest to trudne, bo widzimy, z jakim nastawieniem Luis wyszedł do ringu. Ale też można zwrócić uwagę, że czym dłużej będzie Luis w ringu, tym bardziej będzie chyba odważniejszy. Przynajmniej takie sprawia wrażenie w tej piątej rundzie, że jednak troszkę się zaadoptował do tego stylu, do tej siły ciosu Diablo. Już teraz zamknięty przy linach i dwa dobre momenty. Prawy prosty, lewy powrótkowy, prawy prosty, lewy sierp Diablo Wodarczyka. Teraz powoli lewy się powie, lewy prosty, no to moment. Dwadzieścia sekund do końca tej piątej rundy, która wygląda mniej więcej tak jak cztery poprzednie. Chociaż teraz ładny lewy sierpowy Diablo. No ale to Luis robi
w takich sytuacjach najlepiej w tej walce. Uporczywe klinczowanie to jest jego żywioł. Niestety. Piąta runda za nami, czekamy jeszcze na jakieś fajerwerki w ringu, bo na razie widzimy Diablo dominującego, Diablo, który dyktuje tutaj tempo i robi właściwie to, na co rywal mu w takich sytuacjach pozwala, też nie pozwala mu na wszystko, bo musimy tutaj też zauważyć, że matchmaking, czyli to zestawianie walki dla zawodnika po 40, takiego jak Diablo, no to jest bardzo specyficzne wyzwanie. Nawet po tym ostatnim pojedynku z Cesarem Reynoso w październiku zeszłego roku, to jest pojedynek, który Diablo rozstrzygnął przed czasem. Ciężko powiedzieć, żeby miał jakieś większe kłopoty, chociaż takie momenty przestojów też tam były, ale co mnie zaskoczyło, to ta wypowiedź Diablo o tym, że czuł dwa tygodnie ponad po tej walce ból barków. No i wtedy musimy sobie zdać sprawę, że to jest zawodnik jednak o znacznym przebiegu, naprawdę ogromnym przebiegu, jak mówimy o tym naszym polskim podwórku, więc to na pewno też komplikuje sprawy. Rozpoczął od mocnego ciosu podbródkowego w tym starciu Diablo, ale znów Luis robi to, co robi najlepiej, ale teraz wreszcie więcej lewej ręki. Ale odgryzł się jak rzadko kiedy w tej walce Kanadyjczyk. Tak, poruszyłeś temat przebiegu, no według portalu Boxer Krzysztof Wodarczyk stoczył już ponad 410 rund, no to świadczy naprawdę o ogromnej ilości stoczonych walk, szczególnie też tych mistrzowskich, mówimy, że naprawdę był wielkim mistrzem w WC Cody Cruiser. Silny fizycznie, mocno, teraz dwa ciosy na korku, wyjście pobrudkowe, no i teraz odpowiedź Luisa, ale oczywiście zablokowane bardzo dobrze gardą ta akcja przez Wodarczyka. No i czuję tę lewą rękę, daje się też trochę ustawiać w takich sytuacjach Luis, no ale potem potrafi błyskawicznie skrócić dystans, ale nie po to, by samemu zadać cios, tylko właśnie by zablokować ręce Diablo, najczęściej już naruszając też przepisy. Trener Liczyk domaga się szybkich ciosów sierpowych z lewej i prawej ręki, ale no na to się na razie nie zanosi. Luis teraz akurat nie skraca dystansu, żeby klinczować, tylko bardziej stara się trzymać poza zasięgiem tego lewego prostego Diablo. Pół minuty do końca szóstej rundy. Nie możemy powiedzieć, żeby knockout wisiał w powietrzu, ale z Diablo, z takimi zawodnikami, którzy mają tak ciężkie ręce, no to się może wszystko zmienić w każdej chwili. Na razie pojedynek, powiedzmy sobie uczciwie, trudny momentami do oglądania, bo też Luis niespecjalnie robi dużo, by te rundy w ogóle próbować nawet wygrać. 12 podejść mistrzowski Krzysztofa Diablo-Wodarczyka, 8 zwycięstw. 3 porażki, 1 remis, więc walki na najwyższym poziomie. To jest jego miejsce. On tutaj bardzo ciężko mógł wdrożyć ten taki szybki boks. On jest zawodnikiem, który spokojnie potrafi długo wytrzymać w ringu i rozstrzygać właśnie swoje pojedynki w tych końcowych rundach, gdy walka trwa na dystansie 12 rund.
no ale też patrząc szerzej na to, wspomniałeś o tych walkach mistrzowskich ostatnie, a to starcie z Muratem Gassijewem, pamiętam jak to się skończyło, knockout po ciosie na dół, no i potem był ten proces powrotu, który się rozpoczął w lutym 2018 roku. I jak spojrzymy na tych pierwszych rywali, no to były walki przede wszystkim 10-rundowe, tak były zakontraktowane w większości, ale Durotola, Aleksandru Jur, Taylor Mavica, no to byli zawodnicy, którzy byli wyzwaniami na tamten etap kariery i od tamtej pory ta przerwa między 2019 a 2021 rokiem i już mamy zupełnie inny dobór rywali. To był najpierw Vadim Novopaszyn, potem Maximiliano Gomez i Cesar Reynoso ostatnio. I jak spojrzymy nawet na same rekordy Reynoso czy Luisa, no też wystarczy ich poglądać trochę dłużej w ringu, no to widać, to są po prostu przeciwnicy z niższej jednak półki. Oczywiście to jest spowodowane wieloma czynnikami, tym, że przez moment Diablo w tym rankingu europejskim w ogóle nie było, tymi perturbacjami, jeśli chodzi o polską linię boksu i o to, że nie było. I to jest właśnie cały Krzysiek. Usypia, spokojnie, trafiaj, pobródkowy, kolejny pobródkowy, te wszystkie ciosy odkładały się. Koniec. Wyraźnie. Chce walczyć dalej Luis, ale zobaczymy jak będzie się poruszał. Jest podłączony. Koniec. O, i znowu ciężki nokaut. To jest ta siła pięści Krzysztofa Drabu-Wodarczyka. Rozmawialiśmy, wydawało nam się, że to się nic nie wydarzy, że będzie walka punktowa, ale proszę, zwróciła jeden cios i jest zdemolowany Silvera Luis. Ale dobrze się podniósł, bo naprawdę zdrowo zdzielił potylicą o matę ringu. To są właśnie najgroźniejsze sytuacje przy nokautach. Jedne z najgroźniejszych. Na szczęście z Luisem wszystko w porządku, na szczęście Diablo wygrał tę walkę przed czasem, na co się rzeczywiście nie zanosiło długimi minutami. Wydawało się momentami, że po prostu nic nie może się tam zmieniać, że praktycznie zasypiamy już tutaj, komentując tę walkę. Tutaj ten jeden moment, przyspieszenie, trafienie w punkt, celność, precyzja, cały czas konsekwencja swojej pracy, presji i proszę zwrócić uwagę, jak kolejny efektowny knockout dopisany do rekordu Diablo Podarczyka. 42, 60, druga wygrana, to jest kawał historii polskiego boksu. Historii, która wciąż trwa, bo mówimy o tym powrocie, po porażce z Gassijewem i to już mamy 9 zwycięstwo. To jest całkiem ładna seria, która przydałoby się, żeby zaprowadziła Diablo do czegoś więcej. Niech to będzie nawet walka o mistrzostwo Europy, jeśli Diablo takiej walki chce, jeśli będzie to możliwe przez decyzję Michała Cieślaka. No i to, co zawsze lubią kibice i szanują, właśnie za to podziękowanie bycia przy nim, wspieraniem go. On jednak dużo miłych słów zbiera od kibiców. No i tutaj podawał, że jednak, nie powiem jeszcze ostatniego słowa, że jednak ciągle wierzy, ciągle w siłę swoich pięści, możliwości, swoje promotorów, osób mu bliskich, że jednak to dobra decyzja o podjęciu. To daje świetny ten prawy podgródkowy. Prawy na dół, prawy podgródkowy, który widzimy posłał na deski Cedera Luisa. 2-3 uderzenia z tej samej ręki, ale celny, precyzyjny, prawy podgródkowy i ląduje Cedera Luis po raz pierwszy na desce. Ale to było z tego ujęcia kamery naprawdę wykonane precyzyjnie. Domagaliśmy się trochę tych podbródków, bo rzeczywiście Luis momentami schodził bardzo nisko, chociaż jest zawodnikiem wyższym przecież od Diablo, ale z tych warunków nie do końca potrafi korzystać też na tym etapie kariery. Właściwie to jest druga część jego kariery. Pytanie, czy tutaj też nie mówimy już powoli o dojściu do mety. Na pewno Diablo taką ewentualną decyzję mógł tym nokautem przyspieszyć. Lecą rękawice w stronę publiczności, więc kilka osób wróci z fajnymi pamiątkami. Panie i panowie, walka została zakończona w 51 sekundzie rundy 7. A tę walkę przez knockout zwycięża Krzysztof Diablo Włodarczyk!
no i też oddanie szacunku niewygodnemu, śliskiemu rywalowi, którego ostatecznie udało się znokautować. To też są często obrazki, które widzimy po walkach Diablo. Trzeba te klasy docenić. Nas ciekawi, co zwycięzca tej walki powie w rozmowie z Aleksandrem Kikowskim.